Nie, no, na takiej zasadzie to działa. Tylko po prostu, żebyście później nie mieli tego. Żebyście, wiecie. Mówię to dlatego, żeby później ktoś nie przyszedł do mnie na streama i powiedział: Nexus, dzięki, że powiedziałeś, że mogę sobie kupić golda od jakiegoś ten i kupić abonament, bo teraz mam bana na konto. Specjalnie właśnie mówię. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym. Malorn to ojciec scenariusza? Tak. Tok. Trochę dziwne, bo to tak ten. Taktyczne rankedy w Hotsa, nie? Za słaby jesteś. Good luck, friend. Greetings. May the stars guide you. What? Mam za dużo questów? Serio? Skąd ja mam tyle questów? Tu mam jakieś takie questy. Ja tego nie chcę. Tego też nie chcę. Splat. No, powywalam jakieś te. Sio mi z tymi questami. Tutaj też są jakieś questy. Tego nie chcę. Tego też nie chcę. Tanaris, tutaj mam jakieś questy. Nie chcę tego. Sio, a kysz. A tu po 29 golda. Nie, to ja wezmę to. Uldum, Everbloom, właśnie. Everbloom usuwamy sobie. Proszę bardzo. Który mam level DKM? Mam level setny. Mam level setny. Dobre. Czy warto zacząć grać WoWa? Ja robiłem taki film na ten temat, wiesz? To zależy. I jako nowi ludzie, no, nowi gracze, na pewno znajdziecie coś ciekawego dla siebie, tak? Ten świat powinien was wciągnąć. No chyba, że nie jesteście fanami MMO, albo w ogóle was jakoś nie interesuje. Jeżeli na przykład, dam wam taką radę, chcielibyście naprawdę wciągnąć się w grę i być troszeczkę nawet nahypowani, że w nią gracie, zagrajcie sobie w Warcrafta 3, Warcraft 3. Warcraft 3 Reign of Kings i... Reign of Chaos, Boże, kurde, przez to Kings cały czas. Reign of Chaos oraz The Frozen Throne. Zagrajcie w te dwie gierki, Warcrafty trójki, tak? Czyli Warcraft 3 Reign of Chaos i Warcraft 3 Frozen Throne. A wtedy zagrajcie WoWa. Przynajmniej będziecie mieli taką podstawową wiedzę na temat, co robicie, gdzie jesteście, z kim walczycie, kto na przykład daje wam jakieś zadania. Mówię wam, wtedy... Jak przejdziecie sobie Warcrafta 3, nawet jeżeli graliście kiedyś tam, bla bla bla, to zagrajcie sobie jeszcze raz, żeby odświeżyć, kupcie WoWa i się pobawcie troszeczkę w to. Jest naprawdę, naprawdę niesamowicie. Kurde, znowu jak oglądam kogoś, kto gra w WoWa, mam ochotę kupić prepaida. Pogram pewnie z 2 tygodnie i znowu prepaid przypadnie. No właśnie, Jedenus, to jest jeden z tych problemów, to jest właśnie jeden z tych problemów. Dobra, czekajcie, tutaj to sobie bierzemy. A, tu musimy wounded gości brać. Znaczy, pamiętajcie, że ja też tak aktualnego kontentu jakoś nie robię, nie? Ja bawię się na razie w starsze kontenty, czyli tutaj Firelands, jakieś tam Argent Tournamenty. To większe rzeczy, które ja robię, to tak farma mountów, zbieranie golda. Takie rzeczy... Mówię. Takie po prostu rzeczy. Jak się nazywa mój wujek? Skąd ja mam wiedzieć? Czy nagram kiedyś Mass Effecta? Wiecie co? Naprawdę miałbym ochotę, ale coś czuję, że to na streamie by się nie przyjęło, wiecie? Nie sądzę, żeby ludziom na streamie się spodobał Mass Effect, wiecie? Jakoś tak po prostu mówię, to jest bardzo epicka gierka, to trzeba się bardzo mega wczuć. Ja na przykład grając, ja nie wyobrażam sobie grając Mass Effecta, żebym coś tam gadał. Znaczy mógłbym sobie gdzieś tam w międzyczasie opowiadać, gadać, ale w tą grę trzeba się wczuć, jak naprawdę, po prostu wchłonąć się w to, jak nie wiem, wiecie. Tak jak kurde Google Chrome pochłania RAM, tak kurde wy musicie się wczuć w ten świat. Wiecie, opcje dialogowe, słuchać, to wszystko też jest po angielsku, więc nie każdy rozumie angielski, więc wiecie. Ja Pound Fista nie mam. Szczerze mówiąc stwierdziłem, że nie będę czekał na niego 1000 lat, kurde.
Zawsze łapię hype na WoWa, a po dwóch tygodniach przestaję grać, ale w tym dodatku nawet daily questów nie ma nowego contentu, tylko nudny garnizon. No tak, no to jest właśnie to, dlatego zobacz, że ja tutaj robię sobie jakieś inne rzeczy, tak? No miejmy nadzieję na tego patcha 5.2, ale zapowiada się znowu, kurde, wiecie. O, przyjdź sobie i zrób jedną misję dziennie, która zajmie ci 15 minut, a później możesz się wylogować. Ech. Dark Souls byłoby mega dla streama, już widzę radość czatu, jak padasz po 10 razy. Nie, nie, już widzę rage ludzi, którzy mówią: noob Xos, przestań umierać, bo jesteś słaby. W ogóle Dark Souls, czekajcie, zobaczmy, ile to Dark Souls kosztuje, czy w ogóle mogę sobie na Dark Souls pozwolić. Jest to chyba na Steamie, nie? Steam. Zaraz zobaczymy tutaj na Steamie. Ja w to Dark Souls pograł, kurde. Biblioteka. Nie, sklep. Dark Souls 2 tutaj jest. Dark Souls. Jest Dark Souls 1 za 20 euro i za 40 euro jest ten lepszy Dark Souls. Ten dwójka. Nie wiem, w którego lepiej byłoby pograć. Jedynkę czy dwójkę? No 6-2 noob i tyle. A tutaj jeszcze jakieś psy musimy pozażynać. O, ubierać! Ognistego psa zażnąłem. No jest grubo, no jest grubo. Tu są jeszcze jakieś potworki. Patrzcie, teraz baraż i teraz wszystko, kurde. Dywa. 30 złotych ki do Dark Soulsa jest, naprawdę? Bloodborne lepszy, ale Bloodborne jest chyba na PlayStationy, nie? Ja PlayStationa nie mam. Master Raven, no nie wiem, do której będzie stream tak naprawdę. Nie mam pojęcia, zobaczymy, do której stream będzie. Boże, to w ogóle co na tej takiej spieczonej ziemi mogło coś wyrosnąć? W ogóle to jest dla mnie magia. Magic, it's the kind of magic. Magic. Miejmy nadzieję, że mi tutaj poleci wystarczająca ilość tych coinów. Into the fire! Te questy mi się bardziej podobają, szczerze mówiąc. Nexus Dark Souls cię zabiją, daj spokój. Co tam, Dark Souls? Zagraj w jedynkę, ciekawszy klimat i to kwintesencja Dark Soulsa. Zagraj w jedynkę, jestem pewien, że spodoba ci się, zagrasz i w dwójkę. No moglibyśmy spróbować, wiecie? Po same kule się ten... Mansonek. Boże, zmień kolorniku, to jest najgorszy kolorniku, jaki widziałem. Dobra, spróbujemy. Jaki masz monitor i komputer i jaka cena? Wszystko masz na dole, monitory mam jakieś LG 23 cale, dwie 23, jeden jest też telewizorem, więc... Jak tam My Little Pony? Całkiem dobrze, są naprawdę spoko. Naprawdę dobre są te My Little Pony. Bob, kony, mony, kurde, pony. Zobaczymy, czy może Flamey coś dzisiaj by chciał pograć w tego Warcraftcika, może znowu. Zaraz się zapytamy. Gramy coś dziś GTA? Zaraz. Gramy coś dziś Warcraft 3 GTA. Zaraz Flamey próbuje się ugadać. Oh shit, zostaw mi mojego gościa, który wieje wiatrem. Co za typo. Tak, spróbuj sobie, 20 euro to ja się pocieram. Nie, Guniast, ja się nie pocieram 20 euro, stary. Ja szanuję pieniądze, ja bardzo szanuję pieniądze. Jaką klasą taką najbardziej mobilną? Prócz Huntera i Szamana i innych bajerów, tak dla zabawy i żeby za bardzo znerfiona nie była. No wyeliminowałeś wszystkie dynamiczne takie klasy górne. No masz jeszcze Rogue, ale Rogue jest troszeczkę trudny, powiedziałbym. No właśnie, PS3 i Red Dead Redemption. No właśnie, pograłbym sobie w Red Dead Redemption. Zagramy sobie dzisiaj chyba po WoWie, tutaj porobimy sobie jakieś zadania i wtedy sobie zobaczymy. Dzisiaj w ogóle chyba powinienem odblokować już drugi poziom tego. Drugi poziom, znaczy kolejny poziom tutaj tego Firelandsów, swoją drogą. Boże, jak ja żałuję, że ja nie robiłem tego w Kataklizmie. To jest taki dobry content był, te Firelandsy. Dopiero teraz to zauważam, wiecie? Dopiero teraz zauważam. W momencie, gdy kurde
zrypali wszystko, co można robić, kurde, w tym, w Warlords of Draenor, to dopiero teraz widzę, jak dobry content był właśnie tutaj, w tym, w Firelandsach. Kupię za 30 zł na jakichś kejach, czy tam taniej, na G2, no właśnie, no kupię, kupimy sobie tam, znaczy chyba kupię tą gierę, jutro, zastanowię się, jutro może pogramy. Ale te Red Dead Redemption mówicie, że dobre to jest? Znaczy, niektórzy mówią, to jest takie GTA, tylko że ten, tylko że na dzikim zachodzie. Well, how you doing? I'm the gold seller. Howdy ho, my friend. Kiedy gadać jak ten Wusternid. I kurde Western. To już porobione jest. Zajebiste, mówicie. No nic, no dzisiaj spróbujemy sobie, pogramy troszkę w tego GTA 5. Czy nie w GTA, tylko wiecie, w super kurde. Red Dead Redemption, klimat westernu, wylewa się z ekranu. Świetna giera, dawno na swojej PS3 przelazłem i multi też jest przyjemne. Kurde, no muszę spróbować, zobaczymy. No to jest w końcu Rockstar, no nie? Fajnie byłoby wtedy Red Dead Redemption w końcu pograć, bo ja wcześniej nie grałem, naprawdę. Obie części Dark Soulsa są świetne, aczkolwiek więcej gram w dwójkę, jakoś bardziej mi się podoba. Jako noobowi polecam ci zacząć od jedynki. Dobrze, zgadzam się. A czekajcie, bo ja nie wziąłem chyba drugiego questa. Serio? Hounds of Shannox. Wow! Tu jest jakiś questik, zobaczcie. Tego jeszcze questika nie miałem. A czekajcie, patrzcie. Uwaga! Przez ogień przeleciałem! Jeb. Ale musiałem wymordować tutaj wszystkie te piekielne ogary. Pierwszy raz robiłem tego questa, wiecie? Czy opłata się kupować Warlords of Draenor? Jeżeli będziesz zarabiał na Warlords of Draenor, to się opłaca. To nie. Opłacać się to będzie dopiero, jak ci się zwrócą koszty tej gry. Natomiast dla samego gameplayu, powiem ci, jako nowemu graczowi, wydaje mi się, że no jak jeszcze niedługo wychodzi patch 6.2, no to możesz się zaopatrzyć. Jeżeli masz aktywny abonament i masz jakieś tam odłożone trochę pieniędzy na Warlords, myślę, że ten... Skąd mam tą paralotnię? Co to w ogóle jest? To jest z inżynierii. Nie, to jest cooking. Tak, kurczaczka ma takiego. Z inżynierii to jest, zaraz ci pokażę. I to są gdzieś tutaj, to są takie, wiecie, to są devices, nie. Tinkers, to jest w Tinkers, widzisz, to jest Goblin Glider, tak to się nazywa. Natomiast na Auction House sprawdź, bo może będziesz miał tutaj do kupienia takie coś, co się nazywa Goblin Glider Kit. Widzicie, Goblin Glider Kit to jest taka paczuszka od inżyniera, którą może wam zrobić i dzięki temu możecie sobie latać. Czy na miejscu w Pandarii można kupić token? Tak, to niezależnie jaki masz dodatek, można nie mieć żadnych dodatków, tylko podstawkę. I możesz sobie kupić normalnie. Lucifren, Boże, co ja dostarczyłem roślinkę, która nazywa się Lucifren. Brzmi jak naprawdę jakiś drag. Dałem druidom, wiecie. Znaczy druidzi to oni lubią chyba se tam czasem, wiecie, walnąć jakieś, żeby mieć te swoje wizje. Tak naprawdę, wiecie, jak druid się zamienia w kota czy w niedźwiedzia, to on naprawdę nie zamienia się w kota czy w niedźwiedzia. On po prostu jest zjarany i leży gdzieś tam w jakichś barakach, tylko o stary, jestem wojowniczym kotem! Zamieniam się w niedźwiedzia. O! Wiecie, tam były jeszcze jakieś questy? Nie, tam nie było żadnych questów. Wow, co to są te questy? Pierwszy raz robię tego druidów Tetalon. Takaś inna paczka questów musiała się tu zrobić. Pierwszy raz robię to, że tutaj muszę ratować tych druidów. No to nice, fajnie. Mam 200 zł Worgena na 31 levelu i nie mam aktywnego abonamentu. No to możesz, jak kupisz Warlords of Draenor, no to w momencie, gdy będziesz chciał, no to możesz sobie na przykład tego Worgena zboostować do levela 90 i sobie zacząć grać na tym. Nie będę wujem, nie zabiję tego stworka tutaj. Może ktoś będzie chciał sobie go stymować, tego pająka. Natomiast możesz sobie go zboostować i ten najnowszy content robić. Ewentualnie zrobić sobie nową postać i tą nową postać zboostować, a tego Worgena na 31 sobie zostawić i dolevelować. Więc mówię.
Czy Red Dead Redemption jest na PC? Nie. Ja mam na konsoli. Na PS3. Na PS3. Jakieś muszę hatchlingi pozbierać. Co tu się dzieje? Do zakupu dodatku dostajesz darmowego boosta jednego, więc będziesz mógł sobie, mówię, tą postać jedną wyboostować. Kurde. No i żadnego nie złapałem pisklaka, to jest porąbany quest. Nie mogę złapać pisklaka. Dobra, tu jeszcze dwa. Raz, dwa. Teraz jeszcze jednego druida muszę uratować, proszę bardzo. Nie boostujcie, lepiej wbić do 60 i później dopiero boosta dać i macie od razu profesję. No możecie też tak, ale komuś może się nie chcieć. W momencie, gdy boostujecie postać, która ma już 60 poziom, czyli powiedzmy to, co ty tam mówisz, że masz 31 Worgena. Jeżeli tego Worgena... O, ten krabik tu jest. What? To jest krab! Jak go się tajmuje, tego kraba? Jak go stajmować? Czekajcie, spróbuję. Giantus, tego gościa wywalę. This is pet, abandon pet. Uwaga, wypuszczam go. Spróbujemy tego tutaj wziąć gościa. Uwaga. Dobra, i czekajcie. Oh shit! Nie trafił mnie! Jest, mam kraba! Jej! Mam super metalicznego kraba. Teraz zejdź z tej platformy. No come on, krabie! O, wow, teleport. Ale on jest fajny, ej! Pierwszy raz takiego peta mam. I on jest zajebisty, zobaczcie. Holy shit! Nazwę cię jakoś specjalnie, nie wiem. Specjalny krab. Nie, nie mogę. Special crab. Crab. Special crab. Special crab. Później go, nie wiem, zamienię mu nazwę. Ale fajny. No to wyszliśmy tutaj z nowym petem. Co on tutaj ma? Harden shell. To tutaj ma tanka. Aha, to jest tank ogólnie. Okej, okay, rozumiem. No, zobaczmy, co on tu za umiejętności ma. Roll sacrifice, thunderclap. Charge. On nie ma przypadkiem? Nie, dobra, nieważne. Nexus Crab. Nazwałem go Special Crab. A jebisty ten krabik jest. Mega dobry. Co tam? Jakie dziupo ma? Widziałeś mnie sobie, że ma 20 stopni, to pojedziemy nad morze z 24. Czy ty będziesz płakać? Co chcesz? Masz tutaj kraba, zobacz, patrz. Jest krab metalowy, no. Ale już i tak jest za późno, już jest 15, już jest 16 godzina. No jak to nie spierdoli? Ja nawet nie wiedziałem. Nie ma 24 stopni, co ty gadasz? Idę sprawdzić. Idź, pokaż. W cieniu są 24 stopni. Jakie w cieniu 24? Ja to ja bym tu się piekł. Wymyśliła nad morze.
Przyjechać nad morze. Jestem nad morze, nad Firelandsa. Oh yeah. Dobra. Hounds of Shannox. Okej. Okay. Zobaczmy, czy mamy tutaj... Już od... Jest! Będziemy mieli. Tak? Jest! Mam równo 150! Jest! Ale idealnie dzisiaj trafiłem, zobaczcie. 150 mam. Czy możemy ukończyć kolejną gdzieś tutaj budowę czegoś? Mam chyba tylko jeden, nie? Mam tylko chyba jedną tą. Ostatnia chyba mi została budowa czegoś. Chwila, moment, zaraz zobaczymy w achievementie, wiecie? Kataklizm. Karaklizm. Pebble. Nie, recruit. Recruit armorer and recruit elder limb. A nie, to trzeba było 125. Co ja mam za questa tutaj? Calling the Ancients. A, okej. Okay. A to trzeba było nie 150, tylko 125 marków, ale za mnie dureń. Okej. Okay. Jestem nad morze. Nad Firelands. No Firelands, no jest ciepło, ciepło. No co się dzieje? Jak wyłażę stąd, jest jakiś bug. Jak wyłażę z Firelandsów, to bug jest. Cześć, Elpicza. Pa, 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 pa. Urodzinowa kanapka, 100 lat. Kto ma urodziny dzisiaj? Dahan. Ja mam dzisiaj 21 urodziny, w ogóle siema Nexus. I cześć, siemanko, czy było PS3? Nie, jeszcze nie ma. Cześć, w ogóle wszystkiego najlepszego, mój drogi, w takim razie. Wszystkiego najlepszego z powodu twoich urodzin, stary. Wszystkiego najlepszego z powodu twoich urodzin. Wszystkiego najlepszego. Nie, to chyba nie tak szło, nie? Wszystkiego. Nie, to. Happy birthday to you. Dobra. Well armored. Speak with. Wow! What? O kurde, czy ona spadła? Wow, co tu się stało? Goodbye. Okej. At Malfurion's Bridge. Widzicie? Tu pisze. Speak with Richard at Malfurion's Bridge. Znaczy beach. Chodzi o plażę. Czy nie bridge, to wiecie, chodzi o plażę. Skończ już mówić o tym buście. Nie mówię o tym buście. Już nic nie mówię. Coś mi tu bzyczy mój telefon. Okej. Okay. I gdzie jest ta gościuwa? No, mam dużo rzeczy do sprzedania. Gdzie ona jest? Gdzie jest ta typiara? Serio. Ricket should be at my friend's bridge with make as you request. I'm not sure fully know what I'm getting with. Speak with. I should probably go check them, make sure they haven't blown the sentinel's tree itself. As long as you keep them busy with the elementals, the chance of accidents. Gdzie ona jest, ej? Mów o buście. Ale co mam mówić o buście? Okej, coś tutaj mamy. Okej. May Elum grant us strength. Hail to the light. Ja nie wiem, gdzie ona jest. Czekajcie. Well armed. Well armed quest. Mam problem, ja nie wiem, gdzie tego questa oddać. Okej, who has the problem finding the goblin? She spawns near Florence Spires. If you don't all shadow warden dailies, if you druids of the talent dailies, she spawn at the furnance. At the furnance. Aha, okej, okay, czy ona. Okej, okay, dobra. Już wiemy, o co chodzi, bo ona się zespełniła tam, gdzie ja skończyłem questy tamte. Okej. Okay. Na cdp.pl jest promocja WoW plus torba. Na cdp? Serio? cdp.pl, zaraz zobaczymy. Może jest jakaś fajna promocja. Nie, nie, nie.
Jest World of Warcraft? Naprawdę? Jaka promocja? Weź daj linka. World of Warcraft. Daj linka do tej promocji. Jest za 39,90. A, torbę od Blizzarda gratis. A, to taką śmieszną torbę, taką Blizzardową dostaniesz. Okej. Collect 10 living obsidians from the obsidian... coś tam big. A, czyli dostaję po prostu jednego dodatkowego questa. Dobra, ale jeżeli chodzi o achievementa, to on się chyba tutaj zalicza, nie? Quests, Cataclysm. Będę musiał jeszcze raz 125 na zbierać i będę miał tego Flameyard. Yes, recruit the Elder Limb and the Ancients. Ugh, i dostanę w końcu tego mounta i nie będę musiał już nigdy wracać tutaj na tego. Tutaj. Hop, hop. Jumping puzzles! Wow, ale hardkorowo. No, musimy tu coś jeszcze pozbierać. A, muszę pozabijać tutaj i pozbierać jakieś kamienie. 2 godziny 30 mamy nad morze. No to Marta, no to 2 godziny 30 minut. 16, 17, 18.30 jesteśmy tam. I co, ty chcesz po nocach wracać? To trzeba gdzieś się zebrać, no. Może jutro zorganizujemy sobie jakiś free dzień, co ty na to, jak będzie ciepło. Jutro nie będzie ciepło! Czy będę nagrywał Dark Soulsy? Prawdopodobnie tak, jak gdzieś tutaj sobie załatwimy. Jeżeli gdzieś będzie jakiś tani kluczyk, to nie wiem, zobaczymy. No, koło brzegu, super. Idziemy koło brzegu. No widzisz, daleko nie mamy, ale i tak to jest za późno już dzisiaj jest. To nie jest godzina, która mówi, ej, teraz idziemy na ten, nad morze. To już jest godzina, ej, już powinniśmy być nad morzem. Czy wiem, gdzie można wyrwać jakoś tanią Battle Chesta? No można gdzieś wyrwać, trzeba patrzeć, no widzicie, tu jest jakaś promocja na CDP za 40 zł, możecie sobie kupić. Gdzieś tam na kejach można kupić, może gdzieś tam trochę taniej. Dobra, kłościk zrobiony, oddajmy sobie go. Czy odpowiem wreszcie na twoje pytanie? Zaraz ten. Co mam w ogóle na PS3? Niedużo, mam Last of Us, które nie grałem nigdy, mam Red Dead Redemption, mam GTA 5, ale to mam na kompa, to już nawet nie próbuję. Mam Soul Calibura, czwórkę, choć uwielbiam trójkę. Hubert, jakie masz pytanie? No dobra, to muszę teraz oddać to gdzieś tam. Na KPL Dark Souls was za 30 zł, stamtąd kupowałem. No to dobra, no to trzy dyszki to jeszcze mogę wyłożyć. Za dobrą zabawę? Spróbujmy. Spróbujmy tą dobrą zabawę. Może tu jeszcze jakiś chain quest dostaniemy? Ale pewnie oddam to i będzie koniec. What can I do for you? Off with you. Jej, koniec, Mark of the World 3. Po prostu dostaję więcej, no dobra. No dobra, to tyle. Wszyscy na Pyrkonie siedzą. Nie, gdzie tam ty na Pyrkonie? Nikt na Pyrkonie nie siedzi. No nie wierzę, no. Dobra, słuchajcie, przełączymy się na tego. Przełączymy się na to PS3, co wy na to? Czekajcie, ja tu puszczę jakąś muzykę. Teraz będę musiał zrobić, uwaga, build świata. I teraz, czekajcie, co ja bym chciał zrobić? To tu. Dobra, czekajcie. W takim razie, ludzie, ja będę podłączał teraz PS3 tutaj, żeby móc streamować, więc dajcie mi sekundkę, ok? Edwu, chwila, moment. Zaraz ogarniemy. Tylko jakby to zrobić? Dobra, już wiem. Okej, teraz taką PS3 kablem podłączam tutaj do biorę. Też kabel wyciąga, uwaga. Dobra, biorę kabel,
Gdzie to jest HDMI? Powiedzcie, to jest HDMI czy to jest USB? Co to jest za kabel? HDMI czy USB? Tak, to jest HDMI. Uwaga! Zrobimy tak. To wyciągam i to ładam tu. To jest in, chyba. Teraz sprawdźmy, czy zadziała. Zaraz zobaczymy. Powinno działać. PS3 zostało włączone. To jest VGA. Nie, to nie jest HDMI. To był USB. Dobrze. Lekcja numer 2. Podstawy HDMI oraz innych kabli do przesyłu danych. Pip. O, to jest mój ten. Nexus szukał Party Boya. To jest do mojej nowej miniaturki, wiecie? Ja mam tutaj nową miniaturkę, zaraz wam pokażę. Do mojego tego musiałem się przerobić na murzyna, wiecie? Wziąłem tego kapitana, tego gościa i się przerobiłem tutaj, zaraz wam pokażę. Uwaga, niech tutaj mi się tylko załaduje. Tak, Nexo, zwaliłeś sobie do kapitanów. Gotowy. Jej. Czekajcie. Działa. Okej, działa. Nexo zwalił sobie do kapitanów. Ha, 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 ha. Do miniaturki, jasne. Naprawdę.